Witajcie kochani w kolejnym materiale z cyklu rozmów z przedsiębiorcami i ekspertami w swoich dziedzinach. Dzisiaj naszym gościem jest Damian Przybyło. Cześć Damian. O, było to. Klepnięcie. Super. Damian, dzięki za przyjęcie zaproszenia i też za to, że dzisiaj możemy chwilkę porozmawiać. Mam do Ciebie taką prośbę. Gdybyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, to byłoby super. W porządku. Wiesz co, no, co wpadnie w ręce, to robię. Ja tak na poważnie, no to gdzieś tam od 8 lat związany jestem z branżą eventową, z organizacją eventów dla przedsiębiorców. Tym się głównie zajmuję. W międzyczasie gdzieś tam to wygenerowało też no, różne biznesy, z którymi miałem do czynienia przez gdzieś tam platformę dla inwestorów, dla kryptowalut, przez klub muzyczny i restaurację, fotowoltaikę, więc no tych tematów było gdzieś tam sporo, gdzie próbowałem swoich sił. Natomiast jakby fajnie jestem gdzieś tam wdzięczny, natomiast dorosłem też do tego, że po prostu czasem mniej znaczy więcej i jak wolę się wyspecjalizować w jakiejś dziedzinie, temu się poświęcić i oddać, niż gdzieś tam, tak jak kiedyś miałem 4, 5, 6 spółek, a nie do końca byłem na tyle szczęśliwym człowiekiem, na ile jestem teraz, nie? Więc mam dwie firmy eventowe, no i też od jakichś niecałych 2 lat w deweloperce działam, akurat budujemy osiedle we Wrocławiu, no i na tych 3 tematach się fokusuję, też teraz od stycznia odpalam kanał taki biznesowy na YouTubie, o którym wcześniej kilka zdań wymieniliśmy. No i co? I gdzieś tam do 10 starcza daję radę, jakoś spinam, więc na tych obszarach się skupiam. I to jest najważniejsze, super. Także o te tematy i o te biznesy chciałem zahaczyć. Ale zanim o tym, to chciałem właśnie zapytać o Twoją drogę biznesową. Bo zazwyczaj jak rozmawiam właśnie z moimi gośćmi, to pytam o tak naprawdę sam początek, jak to wyglądało i kiedy nadszedł właśnie taki moment, że stwierdziłeś, ok, jest teraz świetny okres, żeby wejść w biznes i działać na własną rękę. Wiesz co, no ta droga jest najciekawsza tak naprawdę, więc też gdzieś tam już się znamy trochę i mam przyjemność też oglądać Twoje wywiady. Myślę, że to cechuje każdy wywiad jako unikalny, że tak naprawdę każdy inną drogę pokonał. I odpowiadając na Twoje pytanie, że tak powiem, robiąc taki wstęp pod całą moją historię, to uważam na przestrzeni swojej historii, że nie ma idealnego momentu, żeby zacząć. Każdy moment jest dobry. No i największy błąd, który możemy popełnić, to po prostu czekać na ten idealny moment, nie? Więc natomiast są w życiu, ja na to mówię, tak zwane aha momenty, które nas skłaniają do pewnych refleksji, przemyśleń, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku, czy też może ten kierunek jest, to może być czyjś kierunek, czasami naszych rodziców, czasami naszych partnerów, partnerek, a nie do końca nasz. No ja tak miałem, że gdzieś tam wszystko się zaczęło, jak miałem 15 lat, gdzieś już tam, no, nie dostawałem takiego kieszonkowego, żeby sobie kupować jakieś rzeczy, które chciałem, typu jakieś lepsze buty do piłki, czy gdzieś tam strój i tak dalej. Rodzice mnie nauczyli, żeby każdą złotówkę szanować. Nigdy się tam nie przelewało. No i wtedy już gdzieś tam chodziłem, pomagałem tacie na budowie w gdzieś tam różnych tematach budowlanych, czy to ogrodzeniach, czy jakiejś całej budowy domu, czy tam kominy, no różnego typu płytki, nie płytki, takie typowo tematy budowlane, no i tam sobie zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze, to mnie nauczyło przedsiębiorczości, później gdzieś tam w technikum jak byłem, to ile miałem, nawet to chyba w sumie było przed technikum, tak, jak miałem 16-17 lat, to gdzieś tam kolega zaprosił mnie na spotkanie,
którego po prostu nie mogłem odrzucić, tak, czyli wiadomo, że chodziło o MLM. No i co? I zacząłem sobie handlować perfumami, środkami czystości, czyli takie FMCG pierwszej potrzeby. Na początku była to firma FM Group. Dwóch moich serdecznych kolegów, zresztą z tego miejsca pozdrawiam, Maćka i Wojtka, zaangażowali mnie właśnie w FM Group. No i ja kiedyś byłem mega nieśmiałą osobą, taką bym powiedział nawet aspołeczną trochę. Bałem się wyjść do ludzi, rozmawiać z ludźmi, zagadać do dziewczyn na dyskotece. Więc ten FM i marketing sieciowy był dla mnie taką szansą na to, żeby się rozwinąć, rozwinąć sobie takie kompetencje miękkie, wykształcić w sobie je z czasem. Pamiętam jak dzisiaj na pierwszej konferencji w Słoku pod Bełchatowem 50 osób było i ja pierwszy raz miałem prelekcję swoją, no i to był moment, gdzie prawie zemdlałem występując. No teraz się gdzieś tam śmiejemy, bo w międzyczasie występowałem dla setek, jak nie tysiącu, jak nie tysiąców osób po różnych eventach i tak dalej, ale zawsze te początki są najfajniejsze i pokazują, że to nie jest tak, że od zawsze byłem po prostu taką łatwość miałem w mówieniu i wystąpieniach, że to do wszystkiego się doszło. No i zacząłem gdzieś tam przygodę właśnie z tym marketingiem. Początkowo byłem gdzieś tam pośmiewiskiem wśród swoich znajomych, że o tam perfumami handlujesz, jakieś środki do toalety i tak dalej, po co ci to, nie? Też oczywiście rozbudowywałem grupę w pewnym momencie, tam miałem nawet powyżej 2000 osób, więc no jak za coś się wziąłem, to lubiłem maksymalnie. Jakiś tam poziom osiągnąłem, miałem już taki moment, że mogłem swojego Mercedesa odebrać i tak dalej. Natomiast no też wiedziałem, że poniekąd jednak pracuję na kogoś, a nie na siebie. W międzyczasie też poszedłem na studia, zaocznie studiowałem ekonomię na Uniwerku w Łodzi. No i zacząłem pracę też na kopalni Bełchatów. Na początku byłem kierowcą, później byłem już w biurze, bo mój tato tam pracował. No i jakby wiadomo, że miałem schetę do przejęcia po nim. A że ogólnie praca państwowa to, jak wiesz, najlepsza z możliwych prac. Trzynastki, barburki, no i pewna praca, tak. Więc czego mogłem chcieć więcej? Natomiast pomysł miałem taki, żeby właśnie z tego MLM-u zarabiać więcej niż na etacie, a źle wtedy nie zarabiałem. No i też przeprowadzić się do większego miasta. Ten plan mi się udał. Po 2,5 roku pracy na etacie jednak doszedłem do tego, że się trzeba zwolnić. Byłem jako jeden gdzieś tam z nielicznych, którzy się zwalniali z takiej pracy porządnej, ale wiedziałem, że gdzieś tam pracuję na marzenia i cele swojego szefa, a nie swoje. Oczywiście szanuję też pracę na etacie, dużo mnie to nauczyło, no ale ja czułem, że po prostu to nie jest dla mnie i wybrałem taką drogę, że przeprowadziłem się do Wrocławia. Tam też miałem dużą część właśnie swojej grupy w marketingu sieciowym, no i z tym wiązałem gdzieś tam duże perspektywy. Okazało się inaczej. Gdzieś tam mój główny wspólnik z marketingu mnie oszukał, zostawił mnie z mieszkaniem, gdzieś tam z zobowiązaniami. No i wtedy miałem do wyboru dwie opcje, albo gdzieś tam podkulić ogon i wrócić na wieś, przeprosić gdzieś tam tatę i rodzinę, bo tato się do mnie pół roku nie odzywał za to, że się zwolniłem, więc było ciekawie. No i miałem tą jedną opcję, wrócić z podkulonym ogonem, albo drugą po prostu wymyślić jakiś biznes, zacisnąć zęby, no i jechać dalej, tak, po prostu gdzieś tam się nie poddawać. Też mnie motywowało zawsze różne historie, chociażby historia, nie wiem, czy słyszałeś Adama Małysza, gdzie w 1987 roku zabrali mu stypendium sportowe i miał po prostu zostać blacharzem, robić dachy. No i wtedy jakby gdzieś tam podjął taką decyzję, to możliwe, że w ogóle skoków w Polsce nie byłoby.
wypromowanych, nie? A jednak nie poddał się, no i dalszą historię znasz, jaki sukces osiągnął. No i ja też starałem się gdzieś tam, postanowiłem, że się nie poddam, nie dam innym satysfakcji, że mi nie wyszło. No i zostałem w tym Wrocławiu i szukałem pomysłu na biznes. Wiedziałem po prostu, że ten kontakt z ludźmi poprzez konferencje marketingu i tak dalej mi się spodobał. Wiedziałem po też tematach budowlanych, że polecenia między sobą, między firmami są kluczowe i tak od dawien dawna firmy sobie nakręcały klientów wzajemnie i dzięki temu rosły. Dlatego pojeździłem po różnych organizacjach, zobaczyłem, że jest jakby przestrzeń na rynku na taki autorski pomysł, no i stworzyłem WFS, współpracę Fundamentem Sukcesu w 2015 roku, ponad 7 lat temu. No i tak do dnia dzisiejszego działam. W pewnym momencie było to nawet 14 miast, w których działałem. Teraz trochę mniej, bo bardziej się skupiłem na jakości, a nie ilości. No i rozwijam to cały czas do przodu. Coraz fajniejszymi ludźmi się otaczam. Dzięki temu sam rosnę, bo wiesz, jak to jest z historią, chociażby z akwarium, że ryba jest na tyle wielka, na ile jest akwarium wielkie, więc to otoczenie biznesowe też jest kluczowe. No i tak to wszystko funkcjonuje. Taka super krótka historia w pigułce. Tak. A powiedz, w jakich miastach teraz działacie? Wiesz co, teraz Wrocław, Katowice, więc w dwóch miastach mam swoje kluby. Natomiast no, też jakby mam klub taki WFS Diamond, gdzie tam już są firmy od kilkudziesięciu milionów w górę. No i wtedy organizuję i w Polsce kilka zjazdów w ciągu roku, ale też międzynarodowe. Tak jak ostatnio w Gruzji byliśmy, czy w Szwajcarii, czy na Zanzibarze, więc tą organizację też mocno rozwinąłem. No i teraz od przyszłego roku będę chciał w modelu franczyzowym otworzyć Łódź i Warszawę. Dzisiaj też w Warszawie byłem w tym celu, bo już jestem dogadany z franczyzobiorcą mojej firmy. Także trochę model zmieniłem, żeby po prostu bardziej zautomatyzować działania, niż samemu gdzieś tam jeździć i wszystkiego pilnować. No i teraz sukcesywnie będę te kolejne miasta rozwijał. Super. A powiedz mi, być może oglądają nas osoby, które uczestniczyły w różnych spotkaniach networkingowych, w takich klubach biznesowych. W jaki sposób można przyjść na Twoje spotkanie? Czy trzeba się wcześniej zapisać? Czy są jakieś specjalne właśnie pakiety? Jak to u Was wygląda? So, przede wszystkim do mnie na spotkanie można przyjść tylko z polecenia. Nie ma wejścia z zewnątrz, z internetu i tak dalej. Bo mocno skupiam się na tym, żeby to nie były przypadkowe osoby. I to jest chyba takim właśnie wyróżnikiem, bo w większości klubach no, można zapisać się przez internet. A pamiętam, jak byłem właśnie w Waszym klubie, no jedynie przez rekomendacje, przez polecenie drugiej osoby. No to jakby z automatu już bardziej zawęża grono osób, że są to osoby sprawdzone, polecone, nikt się nie oszuka, przynajmniej ta szansa, żeby Cię ktoś oszukał, staramy się zminimalizować, no bo mi bardziej zależy na tym, żeby każdy się czuł komfortowo i wiedział, że po prostu nie ma przypadkowych osób dookoła niego, a niestety internet swoim potencjałem generuje też duże zagrożenia, bo jak kiedyś robiłem spotkania, gdzie były otwarte dla wszystkich, to dużo osób przychodziło z tendencją, żeby kogoś oszukać właśnie z internetu. Dlatego też jak najbardziej, nie wiem, możemy jakiś kod wygenerować i dla wszystkich osób, które oglądają Twój kanał, to wtedy jakby jest dla nich otwarta rejestracja, natomiast no, takich osób przypadkowych, no to jak gdzieś tam z internetu nie ściągam do siebie na spotkania. Bardziej mi zależy na osobach z polecenia. No i ja to mam podzielone, tak, całą gdzieś tam organizację. Mam WFS Standard, gdzie to jest dla początkujących firm jednoosobowych. Mam WFS Gold, to jest od miliona obrotów rocznych w górę, czyli już są większe firmy. Mam WFS Diamond od 50 milionów w górę. No i też pod koniec przyszłego roku albo w 2024 będę rozwijał bilioner, tam już dla miliarderów, więc no i tak to się kręci, gdzieś tam coraz fajniejszych ludzi też na pokładzie mam i przede wszystkim
to, co powiedziałeś, dla tych osób, które gdzieś tam zaczynają, to polecam po prostu znaleźć to, co się w życiu lubi robić i po prostu się tym zająć. Ja uwielbiam gdzieś tam organizować wyjazdy, organizować eventy, mieć kontakt z ludźmi. Oni mi dają paliwo, oczywiście z tymi pozytywnymi. Dlatego na etacie nie do końca mi pasowało, bo bardziej były takie osoby w moim otoczeniu, które były wampirami energetycznymi, ciągnęły ze mną energię, tą, którą ja im dawałem. Więc no, takich osób gdzieś tam uważam, że trzeba unikać. Ale takich pozytywnych jak ty chociażby, no to fajnie, takimi się teraz otaczam. No i to mi daje gdzieś tam kolejną energię i vibe, żeby robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi. No też za dobre pieniądze. Natomiast to jest jakby efekt uboczny całego procesu. No i też myślę, że to jest właśnie klucz, bo oprócz tego, że robimy biznesy, tworzymy jakieś właśnie inne projekty, to właśnie to, kim się otaczamy, fajnymi, ciekawymi ludźmi, osobami, które prą do przodu i też ciągną nas gdzieś tutaj w górę, no to jest jakby klucz oprócz właśnie biznesu. A jeszcze chciałem właśnie dopytać o właśnie Twoją organizację, bo tych spotkań networkingowych i eventów konferencyjnych i byłeś prelegentem i prowadziłeś i organizowałeś właśnie takie wydarzenia. Być może osoby zastanawiają się, jak właśnie skutecznie budować te relacje, jak ten networking prowadzić podczas wydarzeń, bo to też zauważyłem podczas właśnie takich konferencji, że sporo osób właśnie przychodzi i chce od razu właśnie sprzedawać swój produkt, nie? Wiesz co, to jest to wyzwanie. Ja uważam, że to powinien być obowiązkowy przedmiot w szkole. Jak właśnie sprzedaż, jak budowa relacji. Zauważ, tego nikt nas nie uczy. I większość osób... jak magistra ze sprzedaży, no właśnie, nie możemy zrobić. I wiesz, no jakby patrząc po mnie nawet, ja skończyłem ekonomię. I co z tego, jak 90% wiesz, ludzi to byli teoretycy. Tam mnie nie uczyli o tym, jak po prostu, wiesz, zarabiać dla siebie pieniądze. Tam mnie uczyli, jak zarabiać dla kogoś. I okej, to też jest droga w życiu, tak? Dla mnie po prostu no, takie przedmioty powinny być standardem, nawet już w szkole gdzieś tam podstawowej. Sam mam synka teraz 3,5-letniego i po prostu widzę, tak? Jak gdzieś tam w system go pakuje w pewne ryzy i on jest gdzieś tam ambitny, chce iść po swojemu, a jakby go próbują w ten system wpakować, więc no sam to widzę i gdzieś tam dużo z nim rozmawiam, bo jest dla mnie kluczowe jego wychowanie i kształcenie, żeby wyrósł na zaradnego faceta. I moim zdaniem przede wszystkim no, największym błędem takich osób, które przychodzą na eventy, jest to, że chcą sprzedać, a cały proces powinno się odwrócić. Tak, nawet byłem gdzieś tam na różnego typu szkoleniach i kluczowi sprzedawcy w Polsce zawsze mówią: dawaj wartość, dawaj wartość, dawaj wartość, a dopiero później sprzedaj. I wiesz, większość przedsiębiorców nie rozumie tego, że powinno kształcić swoich ambasadorów, nie klientów. Jak będziesz miał ambasadorów, ja wolę mieć jednego ambasadora niż, nie wiem, 10 klientów, bo ten ambasador przyprowadzi mi kolejnych 20. Mhm. Tak im wyedyfikuję to, co ja robię, że z tych 20 znowu 5 ambasadorami zostanie. Już mam 6 ambasadorów, tak? Więc to moim zdaniem na tym polega, żeby skupiać się na takich spotkaniach, jak przychodzisz. Ja przynajmniej mam taki cel, żeby po prostu pomóc ludziom. Podchodzę przykładowo do Ciebie i rozmawiam, czym się zajmujesz, jakie masz potrzeby, co robisz w życiu, jak Ci mogę pomóc. Ty mi opowiadasz, ja Ci po prostu pomagam i często jest tak, że po pierwszym spotkaniu ja z tą osobą rozmawiam 10-15 minut i jej pomagam. Daję też jakieś kontakty swoje i tak dalej, wymieniamy się kontaktem. I ona się na samym końcu mnie pyta: a ty, Damian, co robisz? I tak dalej. No, wiesz co, ja tam, słuchaj, zajmuję się różnymi rzeczami, a się umówimy na kawę, to na spokojnie pogadamy. I wtedy ona sama w sobie wykształca po prostu takie podejście, że skoro ja jej pomogłem, to ona się chce odwzajemnić.
I wiesz, i często później... To jest zasada wzajemności. Tak, i później na tej kawie często siadamy i wiesz, i ona gdzieś tam mi wtedy pomaga rozwinąć moje firmy, tak? Więc kluczowe jest to, żeby najpierw dać, później brać. To jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, nie iść z nastawieniem sprzedaży. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja często mam tak, że wchodzę na spotkanie i nawet wiesz, im mniej chcesz, tym bardziej ta sprzedaż się dzieje. Czasami wchodzę po prostu do kogoś, do firmy, żeby po prostu sobie pogadać, poznać się, a wychodzę gdzieś tam z dwoma, trzema tematami biznesowymi. Tak? Bo to naturalnie wychodzi. O to chodzi, żeby się pewne rzeczy działy naturalnie, nie wymuszać. Więc na takich spotkaniach kluczowe jest nastawienie, chęć pomocy, też pokora, bo dużo z takich osób, które po prostu przychodzą, co to nie ja, I nie ukrywam, kiedyś też taki byłem, jakby trzeba sobie głowę posypać i przyznać do pewnych rzeczy. Miałem taki etap w życiu, gdzie się zachwycałem tą popularnością, tym, że mi ludzie przyklaskiwali i tak dalej, ale im gdzieś tam dalej w las, im gdzieś tam mądrzejszych ludzi miałem wokół siebie, tym zrozumiałem, że po prostu im gdzieś tam więcej masz, tym mniej o tym mówisz. I to jest kluczowe. I wtedy przyciągasz też konkretniejsze osoby, jak one widzą u Ciebie tą pokorę i takie normalne podejście, nie? Bo niestety na co dzień spotykamy się bardziej po prostu z takim przechwalaniem, takim podejściem na zasadzie zastaw się, a postaw się. No ja to przerabiałem i bardziej gdzieś tam wychodzę z założenia, że lepiej sobie spokojnie, z porządnymi ludźmi, ale jakby cieszyć się tym i cieszyć się życiem, i cieszyć się zarabianymi i wydawanymi pieniędzmi, nie? Więc tak to widzę. Dokładnie, ja mam podobne podejście, bo właśnie jak zauważyłem, jak też rozmawiam też z najlepszymi ludźmi w Polsce, to są właśnie... Mówimy o sprzedaży, czyli to, o czym właśnie wspomniałem, żeby dać wartość, żeby zainteresować się drugą osobą, czym się zajmuje, jaki ma biznes, jakie ma wyzwania. Później automatycznie ta osoba zapyta, czym my się zajmujemy. Tak? Być może później kupi od nas, jeśli nie kupi, ok, ale być może poleci nas drugiej osobie. No ale w pierwszej kolejności chodzi właśnie o to, żeby tą wartość dać i zainteresować się drugą osobą. Wiesz, też dodam tylko, dla mnie też jest mega ważne, w relacji z kimś, jak wchodzę sprzedażowej, żeby był tak zwany układ win-win, czyli ty wygrywasz i ja wygrywam. Mhm. Jeśli jest inny układ, czyli po prostu wchodzę w jakiś biznes, a miałem dużo takich propozycji, no i cały czas mam, raz w tygodniu się zdarza, gdzie ja na przykład widzę, że ja wygrywam, ale ta druga osoba nie do końca, albo ona wygrywa, a ja nie do końca, no to nie wchodzę w taki interes. Czy miałbym miliony zarobić na tym, ale po prostu wewnętrznie bym się źle czuł, to wolę nie mieć tych pieniędzy. Wiesz, o co chodzi. Jakby moim zdaniem w zarabianiu pieniędzy ważna też jest intencja. Jak są nie do końca dobre intencje, to ten pieniądz Ci nie sprawia takiej radości, jaką powinien. Ja to tak czuję, nie? Że jakbym po prostu zarobił kosztem innych, no to nie czułbym się z tym dobrze i te pieniądze by mnie nie cieszyły. Tak, po prostu uważam, że wszystko, czego się dotniemy, to jest pewnego rodzaju energia i jak jest zła energia, to tam nie chcę być. No i z różnych projektów się wycofałem też przez złą energię, nie? I jakby nie ma nic w tym złego, bo jak czegoś nie czuję, to daję sobie prawo do tego, żeby o tym otwarcie powiedzieć, nie? Czasami, wiesz, jest dobra energia, pewne rzeczy wychodzą i już jest nie do końca, więc wtedy po prostu warto też sobie powiedzieć, że na przykład takiego tematu już nie czuję i gdzieś tam wyjść z twarzą, piątkę sobie zbić. Na przykład razem interesów nie musimy robić, ale też możemy się lubić, nie? Więc na takiej zasadzie, nie? Dokładnie, no ja też tak myślę, że no my powinniśmy czuć ten projekt, ten biznes, ale z drugiej strony też myślę, że to, co robimy, to co dajemy, to później do nas wraca, czy robimy dobre rzeczy, czy złe, to jakby one i tak prędzej czy później do nas wrócą. Damian, wspomniałeś jeszcze na początku o projekcie deweloperskim i o to też za chwilkę chcę dopytać.
Ale jeszcze wspomniałeś o właśnie modelu franczyzowym. I właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda? Czy on już jakby się rozpoczął? W jakich miastach chcesz rozbudowywać ten system? Czy tylko w Warszawie, czy też w innych miastach? Wiesz co, dokładnie do 10 stycznia mam umowę z kancelarią, że będę miał umowę już przygotowaną w pełni. Mam dwie osoby, które są na ten moment chętne, właśnie w Łodzi i w Warszawie. No i chciałbym zacząć tutaj te dwie franczyzy rozwinąć, WFS Gold, także będą to firmy od miliona przychodów rocznych w górę. No i póki co na tych dwóch miastach chciałbym się skupić, żeby te franczyzy fajnie działały. No i później dalej skalować to na całą Polskę. Więc to jest bardziej też taki model partnerski. Ja nie chcę 50, 100 tysięcy od ludzi franczyzy brać. Bardziej gdzieś tam kilkanaście tysięcy, w zależności od potencjału miasta. I dawać swoje know-how, wszystkie systemy, procesy, też aplikację mobilną, którą kończymy. Więc no, cały model, że po prostu ktoś wchodzi, zaczyna działać i gdzieś tam może mieć swój klub biznesowy, który od razu zacznie mu generować przychody, a przede wszystkim też będzie trampoliną dla jego biznesu. No bo prowadząc taki klub, to automatycznie wszystkie firmy, które tam są, też chcą z Tobą robić biznesy, no bo chcą z Tobą dobrze żyć, bo Ty jesteś właścicielem takiego klubu. No i wiadomo, że każdy się liczy z Twoim zdaniem, więc na takiej zasadzie to będę rozbudowywał. Mam gdzieś tam zapytania o Rzeszów, o Gdańsk, o różne miasta z całej Polski. Natomiast też historia moja nauczyła mnie to, że lepiej łyżeczką niż chochlą, bo się łatwo zakrztusić. Dlatego wolę na spokojnie rozbudować tutaj Łódź, Warszawę. Też nie jestem zamknięty na nowych franczyzobiorców, bo mogą być w Warszawie kilka klubów. Nie widzę przeszkód. Natomiast póki co te dwa miasta. No i jakby Wrocław i Katowice też rozbudowuję, więc te cztery miasta na przyszły rok to jest taki moje maksimum, na którym się chcę skupić. Rozwinę te cztery, to dalej w Polskę i nie tylko, no bo też chcę budować organizację międzynarodową, także też mam plany na kilka innych państw. Super. Powiedz mi, bo być może oglądają nas osoby, które zainteresowały się być może tematem. Nie wiem, czy są jakieś właśnie takie wymagania, takie kryteria dla takiego franczyzobiorcy? Wiesz co, no jest kilka takich wymagań. Przede wszystkim to musi być przedsiębiorca, czyli mający swój biznes. Jeśli chce prowadzić spotkania Gold, no to musi mieć mający biznes w tych widełkach, czyli minimum tego miliona w górę. I to jest główne wymaganie, musi mieć chęć i czas. Ja całą wiedzę, umiejętności, kompetencje daję. Więc to jest główne wymaganie. No i siadamy do stołu, rozmawiamy, a na takiej zasadzie. Super. Teraz właśnie chciałem przejść do projektu deweloperskiego, o którym właśnie tutaj wspomniałeś. No i właśnie chciałem zapytać, skąd pomysł właśnie na deweloperkę? Bo tu mamy eventy, firma eventowa. A skąd pomysł na właśnie firmę deweloperską? Wiesz co, no wszystko... Powtarzam to zawsze, że zaczyna się i kończy na kontaktach biznesowych. Ja z moim wspólnikiem i gdzieś tam z deweloperki, ale i także z tego klubu Diamond dla większych firm, znamy się już przeszło 5 lat. No i w przeszłości gdzieś tam miałem możliwość to na różnych gdzieś tam interesach go oszukać i tak dalej. Natomiast no, nigdy go na złotówkę nie oszukałem. Zbudowaliśmy sobie takie zaufanie. Poznał mnie też, że jestem gdzieś tam uczciwy i no, jak się na coś umawiamy, to się zawsze umawiamy. I to nie był mój pomysł z deweloperką. On do mnie zadzwonił. Mam tutaj na myśli Grzegorza z Bodzio Meble. On do mnie zadzwonił, że właśnie fajnie byłoby się deweloperką zająć i że jest teraz na to dobry czas, żebyśmy to razem robili. No i
To było jakieś 2 lata temu. No i zapytałem go przez telefon, dlaczego akurat ja, no bo ma o wiele gdzieś tam, no ma znajomych, którzy mają większe w tym doświadczenie, większe kontakty jeszcze ode mnie i większe zasoby finansowe, jeszcze mnie wybrał. No i powiedział, że właśnie dlatego, że zawsze wobec niego w porządku byłem, że mi ufa. No i że wie, że po prostu ja załatwię jakąś trzecią osobę bardziej techniczną, no i razem w trójkę będziemy działać. No i mówię, fajnie, doceniam, że o mnie pomyślałeś. No i tak też się stało. Na mojej kolacji biznesowej we Wrocławiu poznałem Piotra, którego pozdrawiam. No i on został naszym trzecim wspólnikiem, który ma bardzo dużą wiedzę właśnie techniczną. No zna się na tym, tak? Na tym, na czym my się nie znamy. No i w trójkę właśnie wyszliśmy w ten projekt na Lipie Piotrowskiej we Wrocławiu. Tam jest właśnie fajne osiedle, które budujemy. No i gdzieś tam mamy plany na kolejne. Trochę nam wojna pokrzyżowała, bo tak pewnie w Warszawie też mieliśmy fajną działkę. Tu niedaleko alei, którą chcieliśmy wejść, tam już większe osiedle, bo około 80 mieszkań by wychodziło. Też mieliśmy na to inwestorów i tak dalej, no ale wojna wyszła, inwestorzy się posypali. Także no, pewnie historia jak wiele, deweloperska, więc odpuściliśmy tą Warszawę, no i skupiliśmy się na Wrocławiu, tam, żeby po prostu to wybudować, sprzedać i wtedy dopiero pójść dalej, nie? Okej, okay. To są domy? Tak, to są bliźniaki. Okej, okay. Bo być może oglądają osoby, które też być może zainteresują się tematem. Jakie wielkości są to domy? Wiesz co, no w zależności, bo są jakby dwa modele, tak? Albo jest tam bodajże chyba 108 metrów, albo około 130, więc to też sobie po prostu każdy wybiera, tak? Natomiast rynek też trochę zweryfikował to, że bardzo mało osób było zainteresowanych sprzedażą. No i też dlatego zaczęliśmy to zmieniać po prostu w najem, nie? Więc, bo jednak wynajmuje się wszystko na pniu za dobre stawki. No niestety gdzieś trzeba będzie poczekać na te pieniądze, które zainwestowaliśmy dłużej. No ale no tak to działa. No niestety długo czekaliśmy na pozwolenia i tak dalej. Z tym jest największe wyzwanie. Jakbyśmy pewnie rok wcześniej zaczęli, to już byśmy to dawno sprzedali i mieli pieniądze na kolejne inwestycje. No ale tak to czasami bywa w życiu, nie? Że nie wszystko gdzieś tam zaplanujesz. To, że inwestorzy się też powykruszali i tak dalej, że ta Warszawa nie wyszła. Więc no, wszystko uważam, w życiu się dzieje po coś. No i też po coś to było, tak? Widocznie to też jakby się wydarzyło po to, że no teraz jest gorszy okres na rynku. Jakoś uważam, też musimy to przetrwać, no a później wrócimy silniejsi, nie? Więc tak to wygląda. A pomimo tego, że no ten okres na rynku deweloperskim nie jest super, no to i tak to osiedle budujemy, chcemy po prostu oddać, no i część gdzieś tam sprzedamy, część będziemy wynajmować, a w międzyczasie, jak się rynek gdzieś tam odpali na nowo, no to resztę sprzedamy i będziemy mieli pieniądze na kolejne zakupy działek i inwestycje, nie? Także tak to wygląda. Super. No, wspomniałeś, no właśnie, o wspólnikach, o inwestorach, ale być może osoby, które nas oglądają, tak zastanawiają się nad swoim, być może pierwszym biznesem, czy robić go samemu, czy właśnie ze wspólnikami. Tu właśnie wspomniałeś o wspólnikach, ale chciałem zapytać właśnie, czy warto robić na początku biznes samemu, czy od razu robić go ze wspólnikami? Po prostu tak jak mi kiedyś mój przyjaciel powiedział, posiadanie wspólnika to najdroższa forma finansowania spółki, więc bo tak naprawdę no, zaczynasz z nim od jakby małej firemki, a jak się rozwinie, no to musisz go spłacić, jeśli chciałbyś jakby działać samemu. No a wtedy ta firemka już jest warta razy 10 przykładowo, jak zaczynałeś, nie? Więc wszystko kwestia po prostu podejścia, tak? I co ty od tego wspólnika będziesz miał, bo ja na jakby swoim doświadczeniu wiem, że same pieniądze nie są najważniejsze. No i jak na przykład
mam wspólników, od których się bardzo dużo uczę, idą za tym inne rzeczy, to okej. Natomiast jak miałbym mieć ala wspólnika, inwestora, który... No miałem kilka propozycji osób, które chciały włożyć pieniądze i tylko tyle i mieć udziały, no to ja akurat czymś takim nie jestem zainteresowany i coś takiego odradzam. No chyba, że te pieniądze pomogą Wam wystartować na tyle, że żeby z tego byłoby Wam ciężko. Natomiast ja uważam, że lepiej samemu sobie to ogarnąć i powoli, niż wziąć wspólnika, który da Wam na początku pieniądze, no ale później te pieniądze bardzo dużo Was będą kosztować. No bo jednak jak już masz wspólnika i firma Ci się rozwinie, no to wtedy musisz się liczyć z jego zdaniem, ze wszystkim. Czasami możesz mieć pomysły super na rozwój, on będzie niestety przeciw, no i Cię blokuje. Tak, więc wszystko kwestia, czego Ty chcesz od tej firmy, nie? Ja tak jak mówię, moim zdaniem wspólnicy to najdroższa forma właśnie pozyskiwania kapitału. No i jak mogę coś zrobić samemu, to wolę to zrobić gdzieś tam samemu. Zaangażować w to gdzieś tam pracowników, pozatrudniać osoby, tak, czy to B2B, czy na etat. Nie wolę to tak rozwiązać, niż komuś dawać udziały. No bo jak już raz oddasz, no to już nie cofniesz tego, nie? Więc to tak jak ze zrobieniem trochę tatuażu, nie? Że musisz się później liczyć z konsekwencjami, jakbyś po prostu ten tatuaż chciał zlikwidować, nie? Dokładnie, tak jak wspomniałeś, no ze wspólnikami, z inwestorami, no musimy się liczyć z ich zdaniem, tak? Czyli chcemy wykupić później te udziały, no pewną kwotę też musimy później zapłacić, nie? No wiesz, ja bym nie porównywał inwestorów, a wspólników, bo jakby inwestor to jest coś innego, nie oddajesz mu udziału, no oczywiście są modele, gdzie też możesz mu oddać udziały, ale raczej w większości inwestor po prostu pożyczasz pieniądze na procent, dajesz mu jakiś zastaw, żeby się czuł bezpiecznie, i tyle. A jednak wspólnik, no to wpuszczasz człowieka do swojej firmy. Oddajesz mu po prostu część tej firmy. No i polecam robić coś takiego. Można z takimi wspólnikami, uważam, działać, tak jak są anioły biznesu, tak? Że przykładowo facet osiągnął sukces w jakiejś branży, przykładowo farmaceutycznej. Ty masz rozwiązanie, jakąś aplikację dla tej branży. No i dogadujesz się z nim, żeby był twój wspólnikiem, bo on ma kontakty, ma po prostu wiedzę i pomaga Ci tą firmę wznieść na taki poziom, tak? Ale nie idą tylko za tym pieniądze, że masz wspólnika, on daje pieniądze i radź sobie, nie? Wiesz, o co chodzi, więc to jest... Wychodzi doświadczenie i te relacje i kontakty. To jest, wiesz, wszystko temat taki, bym powiedział, indywidualny, nie? Nie można z góry powiedzieć, że wspólnicy są dobrzy albo są źli. Wszystko zależy od sytuacji... Jakby po co tego wspólnika potrzebujesz, tak? No bo jak masz kogoś z doświadczeniem, masz kogoś, od kogo możesz czerpać, dużo się uczyć, to ja w ogóle polecam tak zacząć. Pójść po prostu do kogoś do pracy, gdzie możesz od niego czerpać, uczyć się i gdzieś tam nawyków i pracy, i stylu biznesu, jaki prowadzi i siebie, i swoje życie. I później to zduplikować i gdzieś tam działać na swoim. Albo gdzieś tam zacząć, tak jak ja, od marketingu sieciowego, gdzie tak naprawdę ile Ci to kosztuje? Te startery są po 100-200 zł, ale jeździsz na szkolenia, masz obycie po prostu ludzi, którzy no, generują ponadprzeciętne wyniki i tak naprawdę zero jakichkolwiek kosztów, tak? Co sobie zapracujesz, to zarobisz. Więc ja uważam, że bardzo dużo mi w życiu ten marketing dał. Pomimo tego, że gdzieś tam krytyka była ze strony znajomych, no to jakby nie przejmowałem się tym, bo wiedziałem, że ja mam inne cele niż gdzieś tam moi znajomi, nie, że tam byle piątek do piątku, piąteczek, piątunio i się w poniedziałek budzili na kacu, tylko jakby wolałem gdzieś tam przepracować kilka lat w swoim życiu, a teraz się cieszyć gdzieś tam tym życiem, podróżować, zwiedzać, robić po prostu fajne tematy. Nie dlatego, że gdzieś tam muszę, tylko chcę, nie? Więc wszystko kwestia priorytetów, podejścia, czego tak naprawdę Twoi słuchacze od gdzieś tam życia chcą i czego oczekują. Więc ja to tak widzę. Super. No, mam do Ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie, bo być może
oglądają nas młode osoby, które zastanawiają się nad stworzeniem właśnie własnego biznesu. My też starzy nie jesteśmy, także ja tam się czuję młodo. Tak, osoby, które być może są w naszym wieku, zastanawiają się nad firmą. Jakie właśnie rady miałbyś dla takich osób, które gdzieś mają z tyłu głowy, żeby coś swojego otworzyć, ale być może mają jakieś wyzwania z tym? Wiesz co, no przede wszystkim nauczyć się jednej podstawowej rzeczy. Wyzwania były, są i będą. To tak jak ktoś uprawia byle, no nie ma znaczenia jaki, ale jakikolwiek sport. Zawsze są momenty, gdzie po prostu jest tak zwana bessa, czyli jest po prostu źle, spadek motywacji i tak dalej. I jest, gdzie jest moment sławy, hossa, gdzie po prostu wszystko idzie i jest zajebiście, więc trzeba być na tym odpornym, co mi pomaga. Mi pomagają, tak jak też otaczam się ludźmi i gdzieś tam z pierwszej setki najbogatszych Polaków i po prostu widzę, co oni robią. I to jest kwestia, wiesz, ktoś by powiedział małych rzeczy, ale zawsze te małe rzeczy generują te duże, tak? I jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Wiesz, do tego momentu, że na przykład ja od 7 ostatnich dni, odkąd to wprowadziłem, mam wynik snu na poziomie 90, powyżej 90 na 100. I to, jak się regenerujesz, też jest kluczowe, że wstajesz, chce ci się, masz więcej energii. I wiesz, wymyśliłem sobie taki model, że ustawiam sobie budzik, o której mam pójść spać, że 22:30 pika mi budzik, że to jest po prostu już czas, że masz pójść spać. Zawsze sobie robię takie pół godzinki bloku egoizmu, że pół godziny przed snem wyłączam telefon, wszystko tak dalej, żeby z daleka od światła niebieskiego być. Idę sobie spać, mam dwa budziki tam o 7:10 i 7:20. Stopniowo będę to przesuwał, no bo ja jestem nocnym markiem, lubiłem po nocach pracować, więc póki co chodzę przed 23:00 spać, wstaję koło 7:00. Finalnie od stycznia będę chciał o 6:00 wstawać, więc chodzi spać o 22:00, żeby te 8 godzin było snu. No i chociażby wiesz, taka niby ktoś by powiedział pierdoła, ale na tyle gdzieś tam swój organizm układam, że wstaję rano, jestem, wiesz, jestem wypoczęty, mam przede wszystkim energię i chęci do działania, tak? Jestem wyspany, naładowany energią i przede wszystkim rano też mam czas dla siebie. Bo większość osób robi tak, że dzwoni budzik, o matko, to muszę załatwić, tamto, siamto i po prostu lecą, gonią, tak? Co generuje stres, niepotrzebnie kortyzol się wytwarza w organizmie. A ja zawsze sobie wstaję na spokojnie, też mam ten rano, tak samo jak i wieczorem, blok egoizmu, że sobie wstaję, jakąś książkę przeczytam, tu sobie robię gdzieś tam jakąś lekką motywację, jakiś trening oddechowy. Czy jak śnieg spadł, to sobie pobiegam po śniegu, tak, czy gdzieś tam sobie wstanę, poplanuję coś już na laptopie, co mam porobić, chociaż staram się tego niebieskiego światła po prostu unikać, też rano przed śniadaniem, więc no, chociażby to jest taki prosty przykład, jak takie małe rzeczy ci układają po prostu cały rytm. I jak wpływają na jakość Twojego życia, tak? Czy sobie zaplanowałem? Rok temu byłem na Sylwestrze na Zanzibarze razem gdzieś tam z synkiem. Zaplanowałem sobie, że po prostu rzadko gdzieś tam wyjeżdżałem, że to zmieniam, że minimum raz w miesiącu będę po prostu w tym roku odwiedzał jakieś nowe państwo. No i wróciłem z Barcelony, nie wiem, ze 2 tygodnie temu to było 12 państwo, które odwiedziłem w tym roku. I zrozumiałem też, że wiesz, im ciężej pracujesz, tym powinieneś więcej odpoczywać. I jak kiedyś raz w roku wylatywałem gdzieś, tak teraz byłem 12 razy i powiem Ci, że mniej pracuję, o wiele efektywniej. I to jest właśnie najśmieszniejsze, nie? Że na tyle sobie to wszystko zaplanowałem, że tego czasu może i mam mniej na pracę, ale i tak o wiele efektywniejszy jestem, co mi się przekłada, że mam lepsze efekty, a pracuję na przykład o połowę mniej. No i na przyszły rok też już mam chyba 6 albo 7 państw zaplanowanych na wyjazdy, no bo wiem, że to jakby mnie napędza
I podczas właśnie tych wyjazdów, gdzie nie pracuję, wymyślam różne fajne pomysły, różne gdzieś tam rozwiązania, różne udogodnienia dla moich partnerów, więc to też jest, wiesz, tak mnie napędza automatycznie, nie? Więc takie dwa tipy mogę jakby tu dla osób, które ja po prostu stosuję i mi gdzieś tam pomagają. A trzeci, no to uważam, że sport jest kluczowy, bo też się uczycie pewnej dyscypliny. No i im gdzieś tam mocniej w sporcie po prostu idziecie do przodu, wyznaczacie sobie cele i tym później w biznesie jest Wam o wiele gdzieś tam łatwiej też działać na podobnej zasadzie. Większość z nas jest typami zadaniowców i po prostu jak sobie zadania poustalamy, wiemy co mamy robić, to robimy. A jak nie ma tych zadań, no to wiesz, zawsze się znajdzie coś ważniejszego. Tak jak ja wcześniej. Zawsze było coś ważniejszego. Od pójścia na trening, od zaplanowania i pojechania na jakiś wyjazd, na wakacje. Więc wiesz, wszystko jest kwestią organizacji. Jak jesteś dobrze zorganizowany, no to żyjesz po to, żeby żyć. A jak jesteś źle zorganizowany, no to żyjesz, żeby przeżyć. Tak? Jak ja czasem z kimś rozmawiam, ktoś gdzieś tam zaczyna swoją firmę, chce się rozwijać i tak dalej. No i mi mówi: Damian, wiesz co, ale się wynudziłem gdzieś tam wczoraj i tak dalej, nie? Ja mówię: stary, ja od 8 lat nie wiem, co to jest nuda, nie? Każdą wolną chwilę jakby mam zaplanowaną, tak? Oczywiście daję sobie też czas na nic nie robienie, ale to też jest zaplanowane, że wiem, że wtedy i wtedy nic nie będę robił, tak? I no, tak to działa. Jak sobie sam czasu nie zorganizujesz, to ktoś ci go zorganizuje. Ale już nie do końca może w taki sposób, jaki byś chciał, nie? Więc no ja to tak widzę. Te trzy rzeczy myślę, że są takie kluczowe. Mi to dużo pomaga w życiu. No i też taka czwarta rzecz to mieć ten balans. Ja dlatego sam sobie z góry narzucam i te wyjazdy, i gdzieś tam wyjście poćwiczyć, czy gdzieś tam wyjście do kina, czy wyjazd typowo z synem samemu, tak, czy czas z nim typowo samemu. I z góry sobie po prostu też to narzucam, żeby ten balans mieć, nie? Bo kiedyś byłem na takim szkoleniu, to mi też dużo fajnych refleksji dało, że po prostu było takie koło namalowane i tam podzielone na 6 czy 7 obszarów w życiu, tak? Rozwój duchowy, rozwój gdzieś tam fizyczny, rozwój gdzieś tam finansowy i kilka innych etapów, tak? Zadowolenie gdzieś tam z podróżowania, tak? No i zrozumiałem, że dla mnie rozwój, no to nie jest gdzieś tam tylko dwa czy trzy składniki, tylko szeroko, tak? Żeby w każdym się realizować i rozwijać i gdzieś tam tą cegiełkę dokładać, bo wtedy można osiągnąć coś chyba, do czego większość z nas dąży, czyli no takie poczucie spełnienia, nie? Że po prostu wstajesz rano, masz banana na buzi, tak? Czy to jak kolega kiedyś na szkoleniu właśnie chciał to powiedzieć i mówi, że codziennie rano wstaję i mam banana w buzi, więc tak, przejęzyczenie, no ale to było zabawne, więc no, myślę, że na tym bym się skupił. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie przynudziłem, a starałem się po prostu mówić to, co typowo jakby mnie dotyczy i co ja czuję, bo wiadomo, że w książkach czy gdzieś tam ogólnie w internecie, no to każdy mówi podobnie i jednak mało jest osób, które typowo ci powiedzą to, co one czują. Większość jest produktów sprzedażowych, gdzie po prostu gadają tak, jak większość, nie? Nie wiem, czy też to zauważyłeś, no ja gdzieś tam to obserwuję od lat i widzę, że niestety tak jest, dlatego gdzieś tam przestałem brać w tym udział i bardziej skupiam się na innych rzeczach. Tak, no i też myślę, że to będą takie ważne rzeczy i myślę, że widzowie, którzy nas będą oglądać, już sobie te rzeczy zanotowali.
Mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, prośbę. Śmiało. Gdzie możemy Cię znaleźć w mediach społecznościowych? Wiesz co, ja prowadzę swój kanał na Instagramie, Damian WFS, więc to jest miejsce, gdzie mnie można znaleźć. Tam w sumie najczęściej jestem. Mam oczywiście i Facebooka, i gdzieś tam innego typu social media, LinkedIn i tak dalej. Natomiast no, głównie gdzieś tam ostatnio z Instagrama korzystam. Tam dodaję często posty ze swoich wyjazdów, gdzieś tam ze swoich przemyśleń biznesowych, więc no, zachęcam, można wpaść, zobaczyć co robię. Też napisać do mnie, ja zawsze chętnie dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Czy ktoś będzie miał jakieś pytania, no, to też chętnie odpowiem. Uważam, że gdzieś tam tą energię warto wysyłać i dawać ją innym, bo to ze zdwojoną, nawet potrojoną siłą do Was wróci. Także można do mnie pisać śmiało, też można do mnie wpaść na event, jak ktoś nawet gdzieś tam chce zacząć, potrzebuje pomocy, to też chętnie pomogę. Czy też myśli o tym, żeby mieć swój klub biznesowy, też w tym mogę chętnie pomóc. No, także tak to wygląda. Myślę, że też w styczniu odpalam właśnie ten kanał YouTube'owy o biznesie w Mercedesie. Także też można wpaść, zobaczyć. Tam będę miał spotkania z przedsiębiorcami z całego świata. Także można też zobaczyć. No i co? Tak się można skontaktować, nie? Super. No i też pewnie linki damy pod materiałem. Nie ma problemu. Damian, ja jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, za super rozmowę. No i powodzenia w nowych biznesach, nowych projektach. Nie ma problemu. To była duża przyjemność móc tutaj z Tobą porozmawiać. Tym bardziej, że w sumie już od roku gdzieś tak, pamiętam, się mieliśmy złapać. No, tylko Ty zabiegany, ja zabiegany i ciężko się było przeciąć, tym bardziej, że ostatnio w Warszawie rzadziej byłem, teraz gdzieś tam dopiero ruszamy z tą franczyzą, stąd też będę częściej, dlatego myślę, że nasze drogi się przetną jeszcze pewnie nie raz. Super, także serdecznie zapraszam jeszcze raz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Wam kochani dziękuję i zapraszam do kolejnych materiałów. Dobrego dnia, trzymajcie się, hej. Dzięki.